poselski projekt zmian w prawie farmaceutycznym dla polskiego rynku aptecznego. To destrukcja. Poziom współpłacenia za leki w Polsce należy do najwyższych w Europie. W 2014 roku co piąty senior przerwał kurację ze względów finansowych. Konkurencyjny rynek farmaceutyczny obniża koszty leczenia dla pacjentów. Rynek dystrybucji leków w Polsce to jeden z nielicznych sektorów gospodarki, który w niemal 100% jest w polskich rękach. Zdrowa konkurencja wymaga od aptekarzy dyscypliny cenowej i podnoszenia standardów obsługi. Zmiana prawa to zwiększenie dominacji zagranicznych producentów, bankructwo tysięcy aptek, wzrost cen leków dla pacjentów. Nowelizacja oznacza zwiększenie monopolu lokalnych aptekarzy, co wpłynie negatywnie na standardy obsługi i dostępność leków dla pacjentów. Ograniczenia demograficzne i geograficzne sprawią, że w centrum żadnego wojewódzkiego miasta nie powstanie nowa apteka. Pacjenci będą musieli pokonywać duże odległości, aby dotrzeć do najbliższej apteki, co będzie szczególnie uciążliwe dla chorych i seniorów. Nowe przepisy zahamują rozwój tych aptek, w których leki są tańsze średnio o 11%. Dla przedsiębiorców zmiany oznaczają wyhamowanie rozwoju i trudności w prowadzeniu biznesu. Aptekarze wynajmujący powierzchnię na aptekę będą uzależnieni od właścicieli lokali, którzy w każdej chwili będą mogli podnieść wysokość czynszu. Absolwenci farmacji nie będą mogli znaleźć zatrudnienia po studiach. Tysiące młodych farmaceutów straci pracę. Projekt jest realizacją zamierzeń wąskiej grupy farmaceutów skupionych w samorządzie aptekarskim. Nie jest głosem całego środowiska polskich aptekarzy.